Zadanie 22. Dany jest trapez ABCD, w którym boki AB i CD są równoległe oraz C równa się 3 i 5. Wierzchołki A i B tego trapezu leżą na prostej tej. Wtedy bok CD tego trapezu zawiera się w prostej o równaniu. No dobra, zwizualizujmy sobie naszą sytuację. Czyli mam tak, tu jest tak, tak. Tak, i tu będzie A, B, C, D. I wiem, że tutaj przez ten bok przychodzi prosta. Tak, i tu do tej jest druga prosta równoległa, którą mam obliczyć. To różowe muszę obliczyć. To tak w miarę chciałam Wam pokazać, jak sytuacja wygląda. Tak, wiem, trochę jest krzywo, ale proszę się tego nie czepiać. Czyli zielona prosta to jest ta Y równa się 5X plus 3. Czyli co ja muszę wyznaczyć? Muszę wyznaczyć prostą równoległą do tej prostej i przechodzącą przez punkt C, czyli 3, 5. Proste równoległe mają taki sam współczynnik kierunkowy. Pokazuję Wam, jak to w tablicach Waszych wygląda. To wygląda tak. I A1 równa się A2. A1 to jest jeden współczynnik, równa się drugi współczynnik. Czyli jak mam prostą tą różową, będę Wam pisała na różową. To jest Y równa się AX plus B. Tak? Czyli to moje różowe A musi się równać 5. Różowe A równa się 5. Dlaczego? Bo te proste są równoległe. Tu o, są równoległe. Czyli mają taki sam współczynnik kierunkowy. No i dobra, czyli mam Y równa się 5X plus B. Teraz muszę wyliczyć to B. To z czego korzystam? Korzystam z tej drugiej informacji, którą mi podali w zadaniu, czyli z punktu C. C to jest 3, 5. Za X daje 3, za Y daje 5. Wtedy mi wyjdzie punkt B. Więc 5 równa się 5 razy 3 plus B. 5 równa się 15 plus B. 15 przerzucam tu, czyli otrzymuję 5 minus 15 równa się B, czyli minus 10 równa się B. Więc moja prosta, ta różowa, wygląda tak. Y równa się 5x minus 10. Czyli odpowiedź C jest odpowiedzią poprawną.